Olej rzepakowy, kawa, bawełna, marchewka, co łączy te wszystkie rzeczy? Wszystkie są zapylane przez pszczoły. To dzięki nim mamy ich dostatek. Dużo się mówi o tym, że pszczoły mogą wyginąć, ale mam wrażenie, że puszcza się to mimo uszu, jakąś abstrakcję, coś niemożliwego. A może ludziom się wydaje, że jeśli zacznie być tak naprawdę mało pszczół, u nas akurat są, to wtedy człowiek zacznie coś robić, że wtedy jakoś uda nam się temu zapobiec. Tymczasem są już przykłady na to, że człowiekowi wymykają się różne rzeczy spod kontroli. Dobrym przykładem jest to, że nikt 2-3 lata temu nie przypuszczał, że rodzice nie będą się spotkać z dziećmi z uwagi na bezpieczeństwo. A tymczasem takie rzeczy się teraz dzieją. Więc może warto zastanowić się już teraz. Zamiast może snuć apokaliptyczne wizje, pomyślmy o tym, jak możemy pomagać pszczołom. Jest takie powiedzenie, kiedy należy dbać o zdrowie, kiedy się je ma. Więc kiedy należy dbać i pomagać pszczołom, kiedy są. A jak możemy pomagać? Możemy siać i sadzić. Możemy mówić o tym, co robić, jeśli mamy wśród znajomych albo sami tacy jesteśmy, że uwielbiamy króciutko przystrzyżone trawniki. To może po prostu podczas koszenia zostawmy kawałek dziki, żeby pszczoły miały się gdzie chować. Bo kiedy mówimy ratujmy pszczoły, to myślimy o pszczole miodnej, czyli ta, która żyje w ulu, ta hollywoodzka gwiazda. Podczas gdy mamy jeszcze 470 gatunków pszczół w Polsce, czyli takich gwiazd teatru, którym warto pomagać, bo miodna lata do 5 kilometrów, a samotnica na przykład 200 metrów, więc warto, żeby te kwiaty były blisko, gęsto, żeby były w różnych okresach kwitnienia, a nie tylko w maju, czerwcu. Oczywiście można dużo więcej, można zostać pszczelarzem, ale trzeba uważać, bo kiedy już się podejmie tą decyzję, to życie się zmienia. Zaczyna się dostrzegać rzeczy, których się wcześniej nie widziało. Zaczyna się myśleć o rzeczach, których się wcześniej nie widziało. To jest takie już nieodwracalne. Zaczyna się uwrażliwiać. I to nie jest tak, że do tego pszczelarzami mogą być tylko osoby, które są cierpliwe. Wręcz odwrotnie, pszczoły nauczą cierpliwości. Nie ma wyjścia. I zastanawiało nas, dlaczego jest tak mało młodych pszczelarzy w Polsce. Zrobiliśmy badanie, także wśród dorosłych, którzy nie zostali pszczelarzami. I wyszły dwie rzeczy. Pierwsza to to, że po prostu ludzie nie znają. Już nie jest tak, że każdy ma w swojej rodzinie jakiegoś wujka, dziadka pszczelarza i mieli możliwość zobaczyć, o co tam chodzi, oswoić się. Dowiedzieć, że to nie jest wcale aż takie groźne. A druga rzecz to jest takie mylne myślenie, że do pszczół trzeba codziennie zaglądać. No, mało kto ma czas, żeby nagle zająć się już znowu czymś dodatkowym. A prawda jest taka, że jeśli ktoś ma dobrze wszystko poukładane, to wystarczy raz w tygodniu zajrzeć do pszczół. To wystarczy do tego, żeby one były w dobrej kondycji, żebyśmy się nimi zaopiekowali, a może nawet i mieli miód. Ale jak porozmawiacie z osobami, które hobbystycznie mają pszczoły, to dowiecie się, że to nie ten miód jest najważniejszy, tylko to obcowanie i bycie z pszczołami. Dlaczego? Ponieważ świat pszczół jest fascynujący. Pszczoła miodna to owad, ale rodzina pszczoły miodnej to superorganizm, który ma szereg cech podobnych do ssaka, takich jak karmienie mleczkiem czy utrzymywanie stałej temperatury, notabene 35,5 stopnia, bardzo podobne do naszej, czy zdolność uczenia się. To sprawia, że te pszczoły są jeszcze bardziej wyjątkowe. Dlatego zapraszam Cię do tego, żeby im pomagać i wspierać je. Hej!